wspierając nasz kanał, wspierasz legalne treści w YouTube. Zasubskrybuj, kliknij dzwonek i daj łapkę w górę. Życzymy udanego seansu. Czterdzieści lat minęło, jak jeden dzień. Już bliżej jest niż dalej, o tym wiesz. Czterdzieści lat minęło, odeszło w cień. I nigdy już nie wróci, rób co chcesz. A świat skrąg ci roztacza uroki swe. I prosi, żeby brać. Na karuzeli życia pokręcisz się, byleby tylko nie za wcześnie spaść. I chociaż czas pogania, śmiej się z tego drania, ciebie na wiele jeszcze stać. Bo tak mówiąc szczerze, w życiu jak w pokerze jest zasada karta stół. Więc nie wbijaj w głowę, żeś przeżył połowę, ale że dopiero pół. Czterdzieści lat minęło, to piękny wiek. Czterdzieści lat i nawet jeden dzień. Na drugie tyle teraz przygotuj się, a może i na trzecie, któż to wie. Bo świat tak ci podsuwa uroki swe, że pełną garścią brać. Na karuzeli życia pokręcisz się, bylebyś tylko nie za wcześnie spadł. A gdy cię czas pogania, przodem puszczaj drania, bo masz 40 nowych, bo masz 40 nowych, bo masz 40 nowych lat. No tak, jak ukaże się nasz gość, inżynier Takao Yamada. Ja wychodzę pierwszy, wymieniam kilka serdecznych słów. Ma pani moje serdeczne powitanie w tłumaczeniu? Tak, dziękuję, dziękuję. Wtedy witam się i wtedy podchodzi pani Maria. Pani Mario, pani podaje kwiaty. A potem prezentuję dopiero panów. Prosiłem, żeby wszyscy byli w ciemnych garniturach. No tak. Jeżeli idzie o wsiadanie do samochodów, ja wsiadam pierwszy. Oczywiście z naszym gościem i tłumaczką. A reszta panów według rozdzielnika. Tak. Aha, i proszę bardzo nie wyprzedzać mnie, nie ścigać się. Jedziemy wolno. Trasą. Starówką i Wisłostradą aż do hotelu. Jak to Wisłostradą do hotelu? No co, Japończyk musi znać Warszawę? Pokolujemy go trochę, a przy okazji metropolia zrobi na nim wrażenie. Co? Ja bym go jeszcze dalej puścił. Tak, 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 masz rację. Wiesz co? Fakt. A wie pani, pani Mario? Czy nie zahaczyć o Wilanów? To Stegny by zobaczył. Kiedy do Wilanowa jedziemy jutro. Ale Stegny może zobaczyć zaraz. Jak to? Jest ich trzech? Widocznie przyjechał z asystą. Pewnie walczyli o to, kto ma jechać z tą delegacją i poszli na kompromis. Jak to, ograniczenia dewizowe? Przecież tam w ogóle nie ma dewiz. Jak to nie ma? Jak to nie ma? No nie ma, to są pensje i to już są dewizy. A, tak, oczywiście. Jak to? I dewizami płacą za świadczenia, światło, gaz? Oczywiście, co miesiąc dostają nowe dewizy. Dziwne.
Mr. PKO Yamada? Yes, I am. You are Mr. Pavrozhny. Yes. Director Pavrozhny. And that is my interpreter. I came here alone, so I might be surprised, but I have been preparing for the work, so please be careful. Pan Yamada, przepraszam bardzo, że przyjechał sam, nie w towarzystwie ekspertów. Poważne ograniczenia dewizowe zmuszają jego firmy do oszczędności, ale zapewniam, że jest wszechstronnie przygotowany do rozmów z panem. Pana bestia, proszę. Panie Mario, kwiaty. Gościowi, nie mnie. Bardzo przepraszam, ale jestem bez okularów i kompletnie nic nie widzę. Bo dlaczego pani nie wzięła okularów? Bo kolega Paszkowski powiedział, że krakowianka nie może być w okularach. Dobra, proszę. Teraz właśnie służba zdrowia weszła szerokim frontem. Na wieś, nawet krakowianka może nosić okulary, może mieć parę diopli. Tego proszę nie tłumaczyć oczywiście. Proszę. Dyrektor! Dyrektor! Stefciu. I am very glad to see you. Dyrektor! Proszę. Nie grupą. Dalej. Warsaw, stolica, Warsaw, Polska. しかし空港からホテルまでこんなに遠いはずはない。これは道が違うんではないですか？ちょっと。 Pan Yamada mówi, że nigdy by nie przypuszczał, że z Okęcia do hotelu Bristol jedzie się przez Wisłostradę. I pyta się, jaka jest wydajność petrochemii w Płocku. A co to ma wspólnego jedno z drugim? Chodzi mu o zużycie paliwa. A, ślana bestia. 今支配人ポブロジン様は何とおっしゃったんですか? Czy nie mógłby pan tego jakoś inaczej sformułować? Nie pamiętam, jak jest cwany po japońsku. Niech pani nie tłumaczy wszystkiego, co mówię, tylko raczej to, co myślę, to znaczy, co mam na myśli, a poza tym niech mi pani przypomni, żebym potem sprawdził, kto wpadł na ten idiotyczny pomysł z objazdem dookoła Warszawy. Kto mu dał ten plan Warszawy? Nikt, przywiózł ze sobą. Cwana bestia. Słuchaj, Antku, już niedługo będziemy na miejscu, a ja zapomniałem zapytać Pavrozhnego o charakter tych negocjacji, jakie mamy prowadzić, a nie chciałbym strzelić jakiegoś głupstwa. Co my właściwie od niego chcemy? Co my chcemy, to on doskonale wie. I cała kwestia polega tylko na tym, żeby chciał dać. Bo rozumiesz, ja pierwszy raz negocjuję. Wiesz co, ty nic nie negocjuj, tylko jedz, pij. I staraj się, żeby ci przekąska nie zaszkodziła. No dobrze, jak on mnie o coś zapyta, to co ja mam mu odpowiedzieć? A co ty myślisz, że jak on jest z Japonii, to nie wie, kogo ma pytać? Poza ciebie będzie pytać. No to po co my w ogóle tam jedziemy? Jedziemy po to, żeby mu pokazać, że jeżeli w tej sprawie tyle osób je obiad, to znaczy, że ma do czynienia z poważnym kontrahentem. Co? Taki świat cholera, no. ただいまの会合は非常に有益で真面目な話し合いだったと思います。 Pan Yamada przekonał się raz jeszcze, że ma do czynienia z poważnym kontrahentem. Brawo! それではポーランド語で乾杯をさせていただきます。 I dowód wdzięczności chciałby na cześć gospodarzy wznieść toast, jak sam zaznaczył, po polsku. Cwana bestia. To cwana bestia.
więc ogólnie mówiąc, jestem zadowolony z przebiegu wizyty naszego japońskiego prezydenta na waszym odcinku. Eksperymenty inżyniera Małkiewicza zrobiły nawet pewne wrażenie na panu Takeo Yamada, do tego stopnia, że chciał go zakontraktować do Japonii. Ale my nie będziemy popierać drenażu mózgów, jak to mówią. I myślę, że inżynier się z nami zgodzi, prawda, inżynierze? Tak jest, oczywiście. No cieszy mnie to. Nie byłem pewien, że pan się z nami zgodzi, ale były też niedociągnięcia. Niedociągnięcia? No bardzo dobrze, że pan się tym zainteresował. Ogólnie powiem, że wyszło na jaw, że nie wszyscy koledzy zdają sobie jasną sprawę z japońskiej specyfiki. My nie mamy wiadomości o Japonii. Przecież pani inżynier Nowowiecka robiła nam wykład o Mitsukosuki, a jak panu wiadomo, ja byłem z nią dosyć blisko. Japonii zużyła się 10 razy mniej drzewa szalunkowego niż u nas. A wiedzi pan, panie dyrektorze, nawet taki rozpiór, a także ma wiadomość o Japonii. To nie taki, tylko nie taki, panie Malinia. Ja do pana nic nie mam, panie rozpiór, tylko biorę pana za przykład, że nawet jednostka cofnięta umysłowo, także sobie coś na ten temat pojawi. A jednostka, to w porządku. A więc chwaliliście Mitsukosuki, tak? Oczywiście, panie dyrektorze, ale tylko przez grzeczność, tylko przez grzeczność. Przez grzeczność, bo gdzie tam Japońcom do naszego przedsiębiorstwa? Oczywiście pod pana dyrektora kierownictwem. Dowiedzcie się, że nasz gość nie jest z firmy Mitsukosuki, tylko Takeo Ibishi. I dla niego Mitsukosuki to jak czerwona płachta na byka. I na tym polega ich specyfika. No. Przy mnie na przykład jak chwalą PRK, no to ja to łykam. Skręcam, nie? Ale myślę sobie, razem budujemy wspólny gmach. A ich cechuje pogoń. Za czym? Za czym ich cechuje pogoń, co? Za nowoczesnością, panie dyrektorze. Za pieniądzem, panie Maliniar. Tak jest, za pieniądzem. Tak. I dlatego zjadają się jak dzikie bestie. Ja przed jedną dziką bestią chwalę drugą dziką bestię. A więc dowiedzcie się, że o mało nie doprowadziliście do zerwania kontraktu. Na szczęście resort uruchomił dodatkowy muskuł. Wysililiśmy trochę sprytu, zmarnowaliśmy trochę zdrowia, jak to mówią, ale sfinalizowaliśmy transakcję. A bardzo mi przykro, panie dyrektorze, że to są skutki niedoinformowania średniego nadzoru technicznego, bo gdybym ja był bliżej trochę tych negocjacji, proszę pana, to bym nie tylko nie wspomniał o Mitsukosuki, ale tak bym je przedstawił, że on by z nami od razu wszystko podpisał. Przecież pan dyrektor wie, jak ja potrafię zabawić towarzystwo przy stole. A wiem, ale daliśmy sobie jakoś radę. Panie dyrektorze! Telefon z sekretariatu dyrektora Powroźnego. Kto dzwoni? Powroźnego! A, to na razie. Moje uszanowanie, panie dyrektorze, moje uszanowanie. Proszę bardzo, dyrektor czeka na pana. O, Stefan, świetnie, że jesteś. Świetnie, Stefan. Siadaj. No mam już ocenę naszych negocjacji. Bardzo dobra. Minister jest z ciebie ogromnie zadowolony i chciałby teraz cię wysłać z rewizytą do Tokio. Do Tokio jedzie minister i Jacy, jedziesz do Budapesztu. No, ale ja nie znam węgierskiego. A japoński znasz? No nie. Widzisz, a mamy taką zaległą wizytę w Budapeszcie i trzeba ją sfinalizować. A co ja tam mam załatwić? Właściwie to już wszystko załatwione. Dalekopisem, tyleksem. No zresztą, to właśnie, zapozna się z dokumentami. No to po co ja tam mam jechać? Właśnie, wszystko da się załatwić pisemnie, rozumiesz. Wymiana doświadczeń, osobiste kontakty, poznasz ich technologię, to stwarza taki korzystny klimat. No ale ja, wiesz, nie bardzo w tym siedzę. Dostaniesz naszego eksperta. Pojedziesz z tobą inżynier Bliniak z naszej komórki handlowo-prawnej. Znasz inżyniera Bliniaka? Nie. To bardzo wybitna siła. Zwiedził cały świat. No dobrze, ale dlaczego akurat ja? Budapeszt. Znasz? Nie. Widzisz? No. A poza tym daj trochę swojej starej oddechu. Skarżyła się Celinie, że oka z niej nie spuszczasz. Skarżyła się? A tu cię boli. Jedź, Stepciu, i nie zawracaj głowy! No, bądź zdrów. Cześć. Ja tam, żeby wiem, ale inne zadania są. Wolszuwal besilni samal. Numer nie odpowiada. A sam Nemfer. Stefciu, pamiętaj te dwa krawaty, ci daję. Dobrze. Komunikacja z Warszawul, a numer nie odpowiada. Powiedz mi, tata, jak jest po węgiersku? Czy może mi pan, pani,
zrobić trwałą ondulację. Ja nie pamiętam, jak jest po węgiersku. Nie mów tyle, bo ci się pogorszy. Poza tym, o co to ojca pytasz o ondulację, co on będzie się ondulował w Budapeszcie? Lepiej sprawdź rozdział zakupy sklepy, albo sklepy zakupy. Niech wam się nie wydaje, że ja tam będę tak kupował. Ja mam tylko 3 diety bezhotelowe, bo hotel płacą gospodarze. No właśnie dlatego dajcie myśliwską, żebyś zaoszczędził trochę na delegacji. Oj. I krakersy brydżowe ci pakuję. Madziu, zlituj się, przecież oni mają wspaniałą kuchnię. Te gularze z segatyńską zupę rybną, z salami, no chciałbym coś z tego mieć, nie? No mój kochany, wszystko to możesz zjeść i spróbować sobie w węgierskiej restauracji Crystal Budapeszt. Możesz tam jeść, ile ci się podoba. Jak wrócisz, to pójdziemy sobie razem porównać. Ale co ja mam porównywać? Co, krakersy brydżowe? Stefan, wiesz co, nie marudź. Jedziesz na bardzo atrakcyjną zagraniczną delegację, ale nikt ci tego nie ma za złe. W końcu powinieneś trochę zaoszczędzić forintów i pomyśleć o tych, którzy zostają. Na przykład Jagoda marzy o węgierskim kostiumie kąpielowym. I o płycie lokomotiv. O. Tato, a dla mnie nie trzeba kupić takie trampki i na kolaniki trafić dla szantaży. Nie gadaj dużo, bo ci się pogorszy. A poza tym wszystko to można dostać w Polsce. No wiesz, Stefan, wstydziłbyś się. Wszystkie dzieci mają coś zagranicznego, to niby dzieci dyrektora, a ubrane są w rzeczy z domu towarowego centrum. A co dla ciebie? Właśnie. O! Pamiętaj, żebyś mi kupił dokładnie taki sam. Taki zniszczony? Jeden? Nie, no parę, nowy. Daję ci jeden na wzór, żebyś potem nie mówił, że nie wiesz, jaki numer, jaki rozmiar. Przecież tam to kosztuje groszy, a u nas nie można dostać. Dobra, a czy to musi być akurat taki kolor? Tak, wolałabym, bo pasuje mi, bardzo się do tego koloru przyzwyczaiłam. Słuchaj, no przecież ja tam jadę na 3 dni, to w delegacji, a nie dla przyjemności. Mam negocjować, spotkać się z ludźmi, a ty każesz mi biegać po sklepach i szukać akurat tego koloru. A potem, jaki to jest właściwie kolor, to za kolor? Brąz spadający w beż. No masz, a ja nie wiem, jak jest po węgiersku beż. Oje, no to masz rozmówki, to sobie znajdziesz, beż. Zaraz ci pomogę, sprawdzimy. Na pewno w zakupy sklepy to jest w rozdziale. Sklep owocowy to nie, rozrywki. Czy tu? Nie, rozrywki to nie, bo po co ci rozrywki, nie masz czasu. No to jest... Miał być mnie tak powroźny, miał do mnie jakąś ważną sprawę. Już niedługo odlota jego nie ma jeszcze. Jesteście, nie denerwuj się, masz jeszcze kwadrans do odlotu. Ale już prosili do kontroli paszportowej. To tacy będą rewidować? Dlaczego mają mnie rewidować? Że rewidują tylko tych, którzy są podejrzani, albo o których wiedzą, że coś mają. No a żywność, sam tata mówi, że nie wolno nadwyżek żywności wywozić za granicę. Ale to nie wolno tylko w ilościach handlowych, a nie do prywatnego użytku. Na te numery to nie są wytrzymane. Ja na przykład wiozłem 12 par rajstał, a też muszę rozumieć do prywatnego użytku. A tak mnie rozprudy, że nie tylko to mi zakwestionowali, ale i 4 litry spirytusu i 15 kilo łożysk kulkowych. A ustawa o łożyskach nic nie mówi, prawda? Proszę pana, mąż idzie służbowo na delegację z poważnym dyrektorem i prowadzi bardzo poważne negocjacje. Aha, pani myśli, że to ja jadę opalać się nad balatonem? Nie wiem. Też jadę służbowo, ale dla nich to nie ma żadnej różnicy. Panie, grują jak chcą. Grują jak chcą. Co? Rejs numer 124 do Budapesztu. Uprzejmie prosimy o przechodzenie do kontroli dokumentów. Ach, myślałem, że cię spotkam. Dzień dobry. Magda. Dzień dobry, dzieci. Cieszę się bardzo. No. Ja tu mam pewnego rodzaju sprawę do ciebie. Oto tak. Widzę zawodne, życzę sobie, żebyś wręczył ich resortowi ten drobiazg. To jest kryształ. Tutaj masz jego wizytówkę. Wręczysz to, uważaj, Ferenczemu przy pierwszym spotkaniu. Rozumiesz? Szefowi, wiesz, zależałoby na tym, żebyś podkreślił, że to jest od niego prywatnie. Tak, oczywiście, rozumiem. Ferenczemu osobiście, tak? Czemu? Co czemu? Ferenczemu. A Ferenczemu? No i dodasz parę słów ocieplających atmosferę. Słuchaj, a tego, no, gliniaka już widziałeś? Nie, no właśnie nie widziałem i trochę się denerwuję, co się zmieni. A nie, niepotrzebnie o niego, bądź spokojny. Magda, ja leczę, co, porzucie cię do miasta? Nie, my z tatą zostaniemy. Pomachamy jeszcze. No to co, bądźcie zdrowi, trzymaj się, Stefie. Ja muszę iść, a wy czekaj, idźcie, tam są schody, tymi schodami pójdźcie na górę i tam, na prawo, na taras tam widokowy. Pomachamy, tam do schodów, jeszcze pomachamy. Ale tam do schodów. Halo, dyrektor Karwowski? Bliniak jestem.
Nie, Bliniak się nigdy nie spóźnia. Ja już byłem na pół godziny przed panem, tylko zabukowałem się. Chodziło mi o to, żeby coś zjeść w restauracji. Na zimno, a mnie chodziło o coś ciepłego. A pan zjadł coś ciepłego? Nie. To błąd? Stefciu, tutaj, pamiętaj, brąz, brąz! Pamiętaj, weź! Weź! Brąz! Pa! Pan siada z tyłu czy z przodu? Z przodu. Z tyłu więcej rzuca, z przodu więcej huczy, ale ja wolę z tyłu. To tymczasem. No to ojciec chyba już nas nie widzi. Mamo, ja się tak boję, żeby się tylko tacie nic nie stało. Wiesz co, odpukaj, to nie można tak mówić. Wtedy linie lotnicze musiałyby nam zapłacić odszkodowanie. Marek, jak ci nie wstyd mówić o pieniądzach w takim momencie? Mamo, on nawet pokazuje, jak tata by jeździł na wózku inwalidzkim. Marek! Żartowałem! No. Patrzcie, patrzcie, patrzcie! Tatuś kołuje! Teraz musimy najbardziej uważać, bo przy starcie i lądowaniu jest zawsze najwięcej wypadków. To... O Jezus, ja nie patrzę. Dużo pan tego wiezie? Jak to czy dużo? No jeden. No, przy sobie, a reszta tam. No w ogóle jeden. Ma pan rację, ja też wiozę tylko 4. Kryształy przestały się opłacać. A kiedyś woziłem, daj mi Boże zdrowie. Nawet mnie nazywali kryształowa komnata. A dzisiaj, panie, byle neptek bierze kryształ, zdaje mu się, że zrobi Bóg wie jakie chopy. Tam jest dzisiaj więcej kryształów niż u nas. Proszę pana, to jest jakieś nieporozumienie. Ja tego nie wiozę w celach handlowych. Kto mówi o celach handlowych? W celach handlowych to podróżuje Chase Manhattan Bank. No nie, my jesteśmy zwykli śmiertelnicy. Często pan lata? Do Budapesztu pierwszy raz. No, na pan rację, tu się przestało opłacać. Ja tylko finalizuję stare sprawy i też rzucam te trasy, już mnie tu trochę znają. Tak? I w związku... W związku z tym mam do pana taką prośbę. Pan tu jest świeży na tej trasie. Podrzucę panu przed cłem ze 2 kryształy, a w zamian dam panu pewien adres, gdzie panu to wypadnie 10 forintów za złotówkę. Proszę, proszę pana, ja pana bardzo przepraszam, ale ja nie chcę z tym mieć nic wspólnego. Ja nie chcę żadnych adresów. Ja wszystko mam. I powie mi pan, że pan wyciągnie więcej niż 10 forintów. Niech mi pan nie przeszkadza, ja chcę oglądać. To ma być Polak. May I help you? A to pan. Choroba morska. Niestety, tradycje nawigacji są starsze niż tradycje awiacji. I ta dolegliwość, na którą pan cierpi, chociaż odbywa się na wysokości 4200 metrów nad poziomem morza, nazywa się chorobą morską. Nie, to nie jest choroba morska, bo wie pani, nadmiar wrażeń, poczułem się trochę słabo. Rozumiem. Ale co pani tutaj robi? Ja jestem kobieta pracująca, żadnej pracy się nie boję. Pracowałam już pod ziemią, jako pilot po grocie solnej Wieliczce, na ziemi, jako pilot transportów z niebezpiecznym ładunkiem, a teraz pracuję nad ziemią. Też jako pilot? Nie, jako specjalista do walki z piractwem powietrznym. Pani? Ja żadnej pracy się nie boję. 8 razy już mnie porywano. Tak, na Bliski Wschód, na Daleki Wschód, na Zachód i do Konina. Do Konina? No tak, bo pasażer spieszył się na ślub, swój własny zresztą, do Konina i steroryzował całą załogę.
bombką choinkową wypełnioną karbidem i scyzorykiem o 24 ostrzach. No i lądowaliśmy w Koninie na autostradzie E8 w pełnym ruchu, w szczycie przewozowym buraka cukrowego. A pan wie, jakim producentem jest poznańskie. A jest pani uzbrojona? Broń Boże! Posiadanie broni tylko rozjusza porywacza. Pierwszą zasadą walki z piractwem jest nie sprzeciwiać się. Pirat szaleje, awanturuje się, eskaluje żądania, a my na to, proszę bardzo. W ten sposób pirat się rozładowuje, uchodzi z niego powietrze, stępia się instynkt agresji, no i w końcu dostrzega swoją śmieszność, no bo on jest przygotowany na opór. Krwawe sceny mrożące, krew w żyłach, a ja mu serwuję sok grejpfrutowy z kostką lodu. I to go uspokaja. No proszę pana, przecież to są przeważnie frustraci. Nieszczęśliwe dzieciństwo, niepowodzenia życiowe, brak zrozumienia. No i wtedy właśnie wkracza specjalista, nawiązuje intymny kontakt. Nie uwierzy pan, ale ten porywacz z Konina do dziś dnia koresponduje ze mną. Z Konina? Tak, nie, z więzienia. A obezwładniłam go uczuciowo do tego stopnia, że sam wysypał karbid z tej bombki. I śpiewaliśmy wspólnie kolędy, oczywiście na głosy, razem z załogą, pasażerami. A inny znowu przez całą noc, z głową na mojej piersi, opowiadał mi o swojej matce, nieboszczce zresztą, którą sam usunął w ramach kompleksu Edypa. Sam zresztą też miał na imię Edyp, był Grekiem. Nazywał mnie Jokasią. Zdrobniale od Jokasty. A potem prosił mnie, żebym go adoptowała. Per procuram. To znaczy przez zastępcę? Nie, per procuram, przez prokuratora z więzienia. No ale dosyć tego. Niech pan wraca na swoje miejsce. Zaraz będzie tu gorąco. A co, jest coś podejrzanego? Jak 2 razy 2, 4. Mam na oku jednego gościa. Postaram się zadziałać prewencyjnie. Rozładuję go, zanim zdąży eksplodować. Ale który to? Ten w czarnej maseczce. Przecież ja go znam, to jest ekspert z naszego zjednoczenia. Ekspert, tak. Mówi pan? Trafiła kosa na kamień. Pan prosił o sok? Płatne w złotych czy w dewizach? Na koszty naszych linii. A, to chętnie. Niech mi pani od razu poda 2. Bardzo proszę. Widzi pan? Może pan spać spokojnie. Dziękuję. O, czy to na nas czekają? Oczywiście. O, ten na przedzie to jest pana odpowiednik. A to jest właśnie Ferency. Nie, Ferency witałby zawodnego, a pana wita Balacji. Pracujemy metodą każdy swego, jak w futbolu. Przepraszam, ale to ja chyba powinienem mieć wolne ręce. No to w imię Boże. Niech pan się nie boi, wszystko będzie dobrze. Przecież pan mówił, że to jest Balacji. No, ja go znam z korespondencji, a jak on wygląda, to mogę się tylko domyśleć. Typowy Węgier. A to znaczy, że na nas tutaj nikt nie czeka, tak? Dyrektor Karwowski? Ostatni raz panu proponuję. Weźmie pan, dam uczciwy procent. Niech pan odejdzie, bo zawołam milicję. Ciekawe, po jakiemu. Czy pan ma jakieś fundusze na taksówki? Nie, no, takich specjalnych nie mam. No, normalne diety. Musimy zadzwonić do konsulatu. Ja do tego dokładać nie tak będę. Jest, tak jest. O, Ułos. Halo. Dyrektor Karwowski? Tak. Dzień dobry. Dzień dobry. Bardzo pana przepraszam, ale dyrektor Balacji znał pana tylko z korespondencji. I dlatego nie mogliśmy pana poznać od razu. A oto właśnie dyrektor Balacji. Panie Nürwendek. Jona podkiwanok.
Jöjjenek közelebb. Nic nie szkodzi. Szeretettel üdvözöljük Karwowski Stefán igazgató elvtársat Magyarországon. Serdecznie pozdrawiamy dyrektora Stefana Karwowskiego na ziemi węgierskiej. Az ön látogatása rendkívüli jelentőséggel bír vállalataink együttműködésére. Ma pan fundusz reprezentacyjny? Reprezentacyjny? No tak, na pipki na przykład. Nie, nie, specjalnego nie mam. No to... Dziękuję. Bliniak. Kesenem. A które łóżko pan wybiera? Bo ja wolę z lewej. Proszę bardzo. Ciszej. O, dobrze, że daleko od okna. Czy pan się orientuje, czy tu jest daleko od centrum? Jesteśmy w samym centrum, ale dla mnie to nie ma żadnego znaczenia. Ale to zawsze lepiej. Jest bliżej do sklepów. Do muzeum. A co ma pan zamiar zwiedzać? Ja jestem pierwszy raz w Budapeszcie. Nawet wpisałem sobie kilka miejsc, które chciałbym zobaczyć. No, ja tu już jestem szósty raz. No to zna pan Budapeszt jak własną kieszeń? Nie, nie znam. Staram się nie opuszczać pokoju hotelowego. Raz jeden tylko wyszedłem w Kalkucie. Upał, zgiełk, święte krowy. Wydałem z miejsca 3,5 dolara. Wróciłem do hotelu i przespałem 2 tygodnie. I od tamtej pory już nie wychodzę. London, New York City, Valparaiso, wszystko mi jest. Był pan w Valparaiso? Ja byłem nawet w Hongkongu. Miałem bardzo przyzwoity pokój. Cisza, świetna obsługa, klimatyzacja. Cool, hot, hot, cool. A czy takie podróżowanie coś daje? No, dopiero. Nie męczy się pan, jest pan zrelaksowany, nie wydaje pan dewiz, a poza tym nie jest pan narażony na żadne pokusy. No, ale ciekawość świata, ludzi. Od tego są książki i gazety. Ja bardzo dużo czytam. No naturalnie w kraju, bo tutaj na gazety to szkoda dewiz. I muszę panu powiedzieć, że rzeczywistość nie wytrzymuje porównania z literaturą. No a jak z jedzeniem? Zawsze jeżdżę służbowo, tak jak z panem. I przynajmniej raz dziennie jest jakieś przyjęcie, koktajl. Kiedy się dużo leży, mało się spala. Nawet rozmawiając teraz z panem czuję, że za dużo spaliwę. Ale w końcu co pan z tego ma? Segment... Volkswagen, telewizor kolorowy japoński, 3 dzieci, a będę miał dacze, motorówkę, kwadrofonię. O rany boskie. Co się stało? Ale spaliłem. Zdaje się, że stłukłem kryształ. No tego pan nie sprzeda. Ale to nie był na sprzedaż, on był od zawodnego dla Ferenczego. Prezent od zawodnego? Niech pan pokaże. Tak, to był prawdziwy kryształ. Prawdziwy kryształ zawsze się tłucze na proszę. No i co ja mu teraz dam na prezent? A nie ma pan drugiego? No nie, dostałem tylko jeden. Ale swojego, prywatnego. No nie mam, nie mam, nie mam, nie mam. Thank you.
Pan mówi po polsku? Tak, tu się mówi po polsku, po rosyjsku, po szwedzku i po angielsku. Co pan chce sprzedać? Ja kupić kryształ. Tu... kupić, my kupić kryształ. Nie my kupić kryształ, ja kupić kryształ. My kupić od ja kryształ. Ja kupić od my kryształ. Moment. I nam tu dom, nam nie jest tak bardzo. Czy pan jest Polak? Tak, ja Polak. Polak z Polski? Tak, Warszawa, Wisła, Polska, Polska. I co pan chce sprzedać? I ja chcę kupić kryształ, ja Polska. A dlaczego pan tak źle po polsku mówi? Ja źle mówię po polsku? To wy źle mówić po polsku. No nie wiesz, sprzedał, to żem lepiej nam to mówię. Próba mi losza, mekir, mit o korelon. Może pan powie jeszcze raz powoli, co pan chce sprzedać? Ja chcę kupić kryształ. Tani, nieduży. Na prezent. I pan przyjechał z Polski? I pan chce kupić tutaj prezent kryształ? Tak, tak, tak. U nas, w Budapeszcie, w naszym sklepie? Tak. Na Lengianem, bez it, elot kryształ. Kiedy ja bardzo przepraszam, kolega to tak zaskoczyło, że Polak z Warszawy chce u nas kryształ kupić, że nie zdążył powiedzieć, że my nie prowadzimy kryształ. Ale chciał kupić. On chciał kupić? Tak. Ja? To pan chciał kupić. Ja chciał kupić, ale on chciał kupić, gdybym ja chciał sprzedać. Nic z tego nie rozumiem. Może pan mówi po angielsku? Tak, mówię. Do widzenia. Goodbye. Panie, dlaczego pan ucieka? A dlaczego pan nie goni? To ja pana gonię. A ja uciekam? Panie kolego, mam do pana prośbę. Ja pana nie znam. Ale ja zwracam się do pana jako do rodaka. Wszystko jedno, ja pana nie znam. Niech mi pan pozwoli dokończyć. Ten kryształ, który wiozłem na prezent, pamięta pan? Nie, nie pamiętam, ja pana nie znam. Ale ja pana znam i chcę panu powiedzieć, że ten kryształ, który ja wiozłem na prezent, stłukłem na proszek, bo to był prawdziwy kryształ. I teraz ja kupić kryształ. I teraz ja chciałem odkupić od pana jeden z pańskich kryształów. Ja pana nie znam. Rozumie pan? Ale od tego zależy prestiż mój, prestiż instytucji, stosunki międzynarodowe. Za ile? No, za wszystko, co mam. Za wszystkie pieniądze. Ja pana nie znam. Panie! 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 Moje nazwisko Stefan Karwowski. Jestem dyrektorem. Mieszkam w Warszawie, ulica Pańska 62, mieszkanie 137. Pańska 62? Tak. Tam mieszka mój brat. Kolegujecie się przecież. Z pańskim bratem? Walędzia. Moje nazwisko Walędzia. Brat mi o panu dużo opowiadał. Bardzo mi przyjemnie poznać pana, dyrektorze. Tosiek Walędziak? Nie, no przecież ja stale siedzę u Tośka Walędziaka. Jak tylko mam chwilę czasu, to zaraz wpadam do niego. Dajemy sobie w szyję i raz gawory poduszamy. A wie pan, że pan jest jakoś do brata podobny, że ja też od razu na to nie wpadłem. Tosiek, to nasz brat. Uważa, że pan ma dobrze pod sufitem. No, myślę. Na pierwszy rzut oka tego pan nie powiedział. Thank you.
Ile to pana kosztowało? Wszystko, co miałem. A to i tak tanio, jak na tutejsze ceny kryształów. A co, dał panu rabat? To ciekawe. Bo kiedy ja byłem w rabacie, to paszport zagraniczny nie robił na nich żadnego wrażenia. Nie, ja to spotkałem z kuzyna swojego serdecznego przyjaciela, który pracuje w handlu zagranicznym. Stale myślę, żeby się przerzucić do handlu zagranicznego. Podróże, wojaże, wyjazdy. Przecież u nas pan też jeździ, chociaż niewiele pan z tego korzysta. O, każdy korzysta z podróży na swój sposób. Jednym poprawiam podróże, lokale, turystyka. A ja jestem domator, to znaczy dbam o dom. O, segment. My segment is my castle. A po tym zakupie to i pana plany rozrywkowe ulegną kompresji. Jak pan sądzi, czy na tym przyjęciu u Ferenczego dadzą nam coś na ciepło? Ja przewiduję, że to będzie na stojąco, ale z jednym chociaż daniem ciepłym. Tak. Nie pan, jakieś kiełbaski, jakieś zasmażki. W każdym razie coś pikantnego, jak to u Węgrów. Najbardziej martwi mnie to, że będziemy musieli cały czas rozmawiać, w dodatku przez tłumacza, co zwalnia rozmowę i niewiele zdążymy zjeść. A, to zależy od przygotowania się na szlaku. Na szlaku? A panu się wydaje, że kelnerzy to latają jak motylki z miejsca na miejsce, gdzie popadnie? Nie. Oni mają swoje trasy na linii kuchnia, główna osobistość, a potem wracają po obrzeżach ruchem półkolistym. Jeśli pan nie pozwoli się zepchnąć z traktu na martwe pole, to może pan chwytać w biegu, kiedy wnoszą, kiedy wynoszą. Widzę, że ma pan to opracowane. To są dopiero podstawy taktyki przyjęć stojących. Poza tym musi pan jeszcze wiedzieć, że nie wolno chwytać za dużych porcji. Dlaczego? Duża porcja absorbuje pana w czasie, kiedy już pojawią się lepsze dania. Niech pan nie zapomina, że oni też myślą. Kto myśli? Tam na zapleczu. Na przykład liczą na to, że w pierwszej fazie uczestnicy rzucą się na kanapki, objedzą się chlebem, a kiedy się pojawi już atrakcyjne danie, to na nim będzie tylko chętnych już połowa amatorów. Chodźmy już, bo ja poczułem się głodny, a w dodatku tłumaczka czeka w holu i nie wypada, żebyśmy się spóźnili. Przepraszam, bliniak się nigdy nie spóźnia. Przepraszam. Ja nie bardzo orientuję się w tutejszych zwyczajach protokolarnych, ale czy sądzi pani, że przybędzie również pan Ferenczi? Wir wollen ihn nach Ferenczi urisit les. Természetesen, rögtön itt lesz, pan Stefan. Ależ oczywiście, lada chwila, panie Stefan. Sądząc z liczby zaproszonych gości, myślę, że traktujecie tę negocjację bardzo poważnie. Megítélve az összejöttek számából úgy vélük, hogy önök ezt a találkozást nagyon komolyan veszik. Istje, bardzo poważnie, panie Stefanie. De már is jön a közönök minisztrás. Jó napot kívánok! Erőt, egészség! Hogy tetszik lenni? Igen, legyen a legyen. Csak csúlyos és fofnyitve. Lények? Hallottam, hogy önöknél komputerrel választák ki az igazgatókat. Słyszałem, że jest pan pierwszym dyrektorem wybranym w budownictwie przez komputer. És milyen márka ez a komputer, ha szabad érdeklődni? Jakiej marki był ten komputer? Odra trzeciego pokolenia. Az Odra harmadik generáció. Aha, tehát az első generáció vezérigazgatóit a harmadik generáció számítógépével választották. Aha, de pierwsze pokolenie dyrektorów zostało wybrane przez komputer trzeciego pokolenia. Mój szef, minister zawodny, prosił, żeby przekazać panu serdeczne pozdrowienia. Więc mój szef, minister zawodny, prosił, żeby przekazać panu serdeczne pozdrowienia. I prosił, żeby przekazać panu serdeczne pozdrowienia. I wręczyć ten... upominek w dowód... Tisztelettel fogadja ezt a kedves kis ajándékot. W dowód szympatii i przyjaźni. A barátság, a serdecznymi życzeniami. És a barátság nevébe fogadja. Gyönyörű! Köszönöm szépen! Dziękuję bardzo. Ezek után, ismerve a lengyelek szép érzékét, a gyönyörű kristály dolgokhoz... Nagyon piękne zamiłowania Polaków do kristału. Ha megengedi, átnyújtom Zavadni barátomnak,
Chciałbym przekazać ojandykot. Również mojemu przyjacielowi zawodnemu ten oto skromny upominek. Ten üli ten poharamat egészségünkre. Noszą kielich na wasze zdrowie. Bliniak. Ezek után nem marad más, mint kívánjak a holnap értekezeten jó munkát. Sajnos nekem az időm már lejárt. Teraz już po tym wszystkim nie pozostaje mi nic innego, jak życzyć tylko Państwu w ciągu jutrzejszego dnia zdrowych, owocnych obrad. Niestety na mnie już czas. Köszönöm szépen. Bliniak. Köszönöm. Okęciu, czy przyjedzie pociągiem? O, przy swoim nawale pracy może podróżować tylko samolotem. Pociągi to dzisiaj złodzieje czasu. To fatalnie, bo nie zdąży ochłonąć. Z czego ma ochłonąć? Z nadmiaru wrażeń. O, Stefan bywał za granicą i nie robiło to na nim takiego wrażenia. Ja znałam jednego Włocha, który też wszędzie bywał, a jednak kilka moich koleżanek zrobiło na nim wrażenie. Jednej to do dziś dnia przysyłałaś. To śpioszki, to rajstopki. Śpioszki? Tak, bo mają takiego malutkiego dziwanie. Takiego. A, to znaczy, że się pobrali. Nie, on już ma żonę, to co się będzie żenił? Zresztą ona też już w międzyczasie wyszła za mną. Temperament włoski to specyficzna sprawa, ale pan Stefan jest taki zrównoważony, taki kochający. No, nie wszyscy są zrównoważeni. Jak się ma ich na oku. Tak, w domu. Ale jak cię tylko który wyrwie na delegację, a jeszcze z kolegami, to dopiero wtedy wychodzi prawdziwa twarz człowieka. Ale Stefan jest na delegacji zagranicznej i prowadzi bardzo poważne negocjacje. Madziu, im dalej, tym gorzej. Za granicą nikt go nie zna i czuje się bardziej bezkarny. A ja lubię, jak mi wyjeżdża. Wraca skruszony, potulny. Przepraszam mnie, nie wiadomo za co. Wiadomo, wiadomo. Co wiadomo? Wiadomo. No, ja też mam trochę czasu dla siebie. No, mnie się dłużyło, niby to 3 dni, a też było mi smutno. Ale muszę lecieć. Idę po dzieci, przebieram się i będę na lotnisko. Dziękuję bardzo. Widzę, że nie wraca pan na pusto. No, gdybym ja miał wracać na pusto, to ja bym w ogóle nie wracał. Można wiedzieć, co pan tam ma? Różności. Nie koncentruję się na jednym asortymencie. Słuchaj, Wiciu, ja mam taki kłopot. Obiecałem przywieźć prezenty żonie, dzieciakom, no, a potem zdarzył mi się ten pech, co to wiesz. I... Ty to nazywasz pechem? To był dla mnie pech, że kolegujesz się z Tośkiem. Po tej deklaracji już widzę, że jestem do tyłu. Oddałem ci ten kryształ jak w Duty Shop. Jestem ci bardzo wdzięczny, ale tak czy owak jestem bez grosza. Znaczy, bez filera i głupio tak jakoś... wracać do domu z pustymi rękami. Nie, no wziąłbym coś od ciebie. Przecież to i tak będziesz sprzedawać w złotówkach, to się jakoś rozliczymy. No, ale wątpię, czy ciebie to zainteresuje, wiesz. Obcemu bym nie powiedział, ale tobie powiem. No więc wiozę te... na kolaniki bramkarskie, kostiumy kąpielowe i pantofle damskie. W takim dziwacznym kolorze, brąz wpadający w beż. Wiciu, z nieba mi spadłeś. Nie mów, hop, przed lądowaniem. ...i wygaszenie papierosów. Dla informacji Państwa podajemy, że temperatura w Warszawie wynosi -5 degrees. Ladies and gentlemen, please join Glenn in the Warsaw Canyon Airport. Will you please fasten your safety belt, stop smoking, and place your seatbelt in the upright position. For your information, the temperature in Warsaw is -10 degrees.
7. To komuna na stanowisko 9. Chwała Bogu, że tatuś już przyleciał. Gdzież on jest? O, jest tam! Jest tata! Jest! Gdzie? Jest! Gdzie? To nasz tata, Stefan Karwowski! No jaki zmieniony przecież! Jaki zmieniony? Był w kapeluszu, jest bez kapeluszu. Ma kapelusz! Macha kapeluszem do mnie. Tata! Co on taki zadowolony? Tato! Nie zdążył ochłonąć. No jak gdzieś tam było, Stefciu? No, więc... Aha, także byłem panem. No, no ale negocjacje były bardzo owocne, bardzo. I tak samo ocenili to towarzysze węgierscy. No widzisz, Stefan, ja bym tego nie nazywał negocjacjami. Twoim zadaniem było raczej stworzenie takiej właściwej, korzystnej atmosfery dla spraw już uzgodnionych. Atmosfera była bardzo owocna. Jasne, no przecież atmosfera między Polakami a Węgrami zawsze była bardzo dobra. Zawsze. Oczywiście. I właśnie towarzysz Ferenczy prosił o przekazanie naszemu ministrowi tego upomina. Dziękujemy za wspólny seans. Jeśli podobał Ci się film, zostaw łapkę w górę i komentarz. Wspieraj legalne treści w YouTube.